Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Drosy52 i moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Elex 2. Moi drodzy, dzisiaj będziemy robić kolejne zadania fabularne i już sobie przechodzę do dziennika. Będziemy robić zadanie Siła Woli, to nie, Czystość Elexu. Idziemy porozmawiać o tym wszystkim z Ekromem, zobaczymy co on nam może powiedzieć, bo to jego mi chyba zaznacza. Tak, Ekroma mi zaznacza, który stoi sobie tutaj. Nigdy więcej nie chcę widzieć tej kobiety w moim otoczeniu. Tak, wyraziłeś się nad wyraz jasno. Tak w ogóle, to wasze roboty wyjątkowo ciepło nas powitały na skraju drogi do Karakis. Wielkie dzięki. Przyznaję, postąpiłem nierozważnie. Jednakże... Rozumiem. Na widok Zołzy krew gotuje się w każdym. Nawet w Eleksetorze. Może już lepiej o tym nie mówmy. Co się dzieje? Wiadomo cokolwiek o działaniach Niebian? Dostaliśmy wiadomość, jakoby wielka formacja ich oddziałów zbliżała się w naszą stronę. Nie byłbym wcale zdumiony, gdyby zdążyli zająć pozycję przed depozytorium. Wkrótce przypuszczą atak. Musimy przygotować się na szturm. Powinniście z nimi negocjować. Już próbowałem. Zgodzą się wyłącznie na naszą bezwarunkową kapitulację. Ich dowódca wyraźnie to zaznaczył. Zależy im na naszym Eleksie. To chyba jasne, że dla nas jest to warunek nie do przyjęcia. To znaczy, że Albowie przyłączyli się do wojny przeciwko Niebianom? Trudno. Nie oddamy depozytorium bez walki. Mógłbym postarać się ich zatrzymać przed depozytorium. To by nam bardzo pomogło, nawet jeśli zdołasz tylko przerzedzić ich szeregi. Przegrupujemy się tutaj i zaczekamy na wroga. Musimy przygotować się do bitwy. No dobra. Czy to są wszystko kuratorzy? Jak najbardziej. Ciekawe. Dobra, bo tutaj był inny teleporter, ale to nam się nie opłaca. To co, może spróbujemy rozrzedzić ich i zobaczymy, jak to wszystko nam pójdzie. Nie wiem, jak uda nam się tutaj te wszystkie zadania robić. Czy jakoś sukcesywnie, czy nie. Ile tych zadań. Tutaj w ogóle dalej się leją z tymi niebianami. Ja już teraz jestem w stanie oczywiście im pomóc, bo na początkowym etapie gry to w ogóle nie wchodziło w grę. Teraz takiego olbrzyma to ja na śniadanie zjadam, nie? Raczej nie widzę problemów z biciem. Dobrze, schowaj broń, szybko. Sprytne posunięcie. Dobra, mamy pierwszego kuratora. Wyleczymy się, bo widzę, że mam mało HP. Dobra, mamy większość kuratorów przed sobą. Zapraszam. Podoba mi się, że idą pojedynczo, ułatwi mi to życie. W sumie, nawet jak przyjdą też parami, to też mi to ułatwi życie. Gościu, weź już przestań robić te uniki zasrane. Kurator. Jest ich 15 plus jeden zwierzchnik do tego.
Żaden kłopot. Ktoś do mnie strzela, bo mi się wydawało. Nie no, fajnie, ułatwiajcie mi życie. To, że chcą atakować mnie z broni, to jest w ogóle kosmos. Dzięki serdeczne. I leżysz. Nie trafiłam tak jak chciałam, ale to nic nie zmieniło. Czy ja sobie w ogóle wyłączyłam nagrywanie? Tak, włączyłam sobie. Dobra, spróbujmy ruszyć którąś stronę. Tam jest ich nasrane. Tu też jest ich nasrane. Kurwa, no ale to jest za prosto. Oni idą do mnie pojedynczo. Poważnie, w ogóle mają w dupie wszystko. No chodź. Co się denerwujesz? Chodź. Okej, drugi przyszedł. No i co? Straszne. Zdenerwował się, ojeju. No, idziesz. Dobra, bo ignorowania nie mam. Boże, ja nawet nie muszę ich dobijać. Tak ich koszę, nie? Dobra, lecimy dalej. Witam cię serdecznie. Przybądź. Nie obraziłabym się, jakby was przyszło więcej. Wiecie, jak oni walczą wręcz ze mną i na przykład nie wyciągają tych swoich chujowych blasterów. Są banalni. Najgorsze mieli właśnie zawsze te blastery, nie? Dobra, tam na dół to zejdziemy na samym końcu. Tutaj teraz ruszymy na kółeczko. Jezu, no wyciąglibyście ten blaster, tak szczerze mówiąc. Za banalne to się dzieje. Szczególnie jak gościu woli sobie bić Kroniego, a nie mnie. Nowy poziom. No i gut, cieszy mnie to bardzo. Chyba tutaj jest gdzieś zwierzchnik, wiecie, między nimi. To tak wygląda. Ale widzę, że reszta to w ogóle mam jak w dupie. I się już nawet nie chce czekać, nie? Tu jest chyba zwierzchnik. Tak. To co, poczekamy, aż się skapnie, że się na niego gapie? No, nagle wszyscy. No dobra, będzie przynajmniej jakieś wyzwanie, nie? Dobra, widzę, że nie będzie jednak wyzwania, bo... Okej, jednak będzie wyzwanie. Ktoś do mnie strzelił, nie? Ten zwierzchnik do mnie... A, bo Kroni już... Nie, Kroni żyje. To w czym rzecz była? Chyba w tym, że zmienił agro na moment. Spoko. Ten zwierzchnik to mi... Wiecie, co on mi zrobi? Kroni mi trochę pomoże. I super. Ja nawet nie mam potrzeby już tej broni z nich zbierać. Ja sobie tylko pozbieram z nich rzeczy, bo mają eleksit.
Na przykład, a to akurat spoko. Znaczy, dobra, bronię też sprzedam za eleksir, ale jakoś nie wiem, wolę sobie zebrać z nich po prostu sam w sobie eleksir. O, ekipa z Warszawy. Spoko. Dobra, właśnie jedyne co mnie wkurza, to to, że czasami mam ten taki stun, nie? Że mam ten taki stun przez to, że... Przez co ja mam ten stun? A tak, przez to, że na przykład chcę od razu po tym właśnie ataku tą tarczą uderzać i to jest raczej mało wykonalne. Dobijamy. Już was mało zostało. Że oni mi nic nie robią w ogóle. No co oni mi takiego robią? Gościu mi zadaje silny cios i... To tak jak mnie pomiział. Żołnierze próbowali zająć depozytorium. Jeśli niebianie poczynają sobie tak śmiało, nie mamy wiele czasu. Co ciekawe, pokazało mi, że już wykonało mi zadanie. A ja bym sobie dała rękę uciąć. Że tam stoi jeszcze jeden zwierzchnik. Znaczy kurator. No stoi jak byk. Może on nie jest do zadania. Pamiętam pierwsze styczności z tymi kuratorami. Że było bardzo... Wow, dobra, ty jesteś trochę chyba silniejszy. Nie, to był kurator taki po prostu, niezwiązany z zadaniem. No i dobra. Mamy regenerację, więc tutaj mamy sprawę załatwioną. Siła woli i transformacja. To jest to w betarze, prawda? Tak. Niepokoje i jedność. Słabość psychiczna. A to na razie zostawimy, bo to jest większe zadanie. Wierni towarzysze też. Przeciwność losu. Dobra, wiecie co? Zaczęłabym może od tej siły woli właśnie, nie? Mam dwa punkty umiejętności? A tak, mam przecież dwa punkty umiejętności. Dobra, i możemy w coś wydać. Może w zręczność. I w ten spryt. A jak mi idzie ze zręcznością? Okej, jeszcze mogę w zręczność. A to pakujemy, póki mam po dwa. Z ręka. Dobra, jak to wszystko tutaj teraz będzie wyglądać? Siła transformacji. Na razie punkt umiejętności trzymam. No, żeż w dupę. Zapomniałam, że ja tutaj tego całego tałatajstwa to nie wybijałam. Dobra, ale to teraz się po prostu wykończy to. Wydaje mi się, że mam stosunkowo lepszą broń niż wcześniej. Więc powinnam tutaj wszystko dać radę wykończyć. Tylko wiadomo, boosta se trzeba dać, bo to się tak nie da. Dobra, skoro tamten nie może do mnie dotrzeć, to skorzystam. Okej, okay, no one w ogóle nie mogą do mnie dojść. Jest łowca... jest łupieżca tego. Co ja się rzucę? Ja pierdolę, co ty, Jax, robisz? Miałeś bić te gówna, co latają, a nie. Dobra, wiecie co, skończy się tym, że ja zaś wejdę do tej betary i po prostu oleję wszystko. Nie chce mi się, po prostu mi się nie chce. Idziemy na audiencję od razu. Z buta.
Nie powinno tu być nic w tym formatorze, chyba że coś tu wlazło od zewnątrz. No nie powinno się nic tu odrodzić, nie miało prawa. Szczególnie, że formator jest wyłączony. Prawdopodobieństwo przeżycia katastrofalnie niskie. Widzę, że mimo wszystko są jakieś potwory pojedyncze. Dobra, no nie odpuszczę sobie. Nie odpuszczę sobie, no bo... Nie odpuszczę sobie. Po prostu sobie nie odpuszczę, bo za dużo expa tu jest. On mnie trochę pomija. Dobra, nie odsunęłam się tak jak chciałam. No 500 expa chodzi piechotą, także no jak ja mogłam to tak zostawić? Ale wiadomo, chodzi mi o to, że większość potworów jest powybijana, bo nie mogę powiedzieć, że wszystkie. Kurwa, no poodradzało się to gówno. Całe tutaj. Ja pierdolę, dobra. Nie powinnam marudzić, bo przynajmniej mam co robić, nie? Au, no, co się dzieje? Stawaj, kurwa! Tak, tak, przeżyjemy bez problemu. Nic się tu nie mogło zmienić. Co się mogło stać? Nie mam zielonego pojęcia. Gin. Chłopie. Bo mnie tak wkurzasz. Weź się w ogóle. Wal. Dobra, rozumiem. W formatorze dalej są przeciwnicy. Rozumiem. Nie trzeba mi już nic mówić, nic tłumaczyć. Ważne, żeby większość była zabita. Ty to akurat jesteś banalny. Już mi nie straszne. Kurestwo. Dobra, zobaczymy, czy tutaj coś jeszcze żyje. Wychodzi, że nie. No, Betara to jest jednak rozległa, nie? Tak jak Alfara. Okej, czyli widzimy się tutaj, tak? Byłam tutaj i nawet chyba znalazłam jakąś legendarną broń w tym miejscu. Ała, no pizdeuszu! Wiecie co, bo mi się nie chce żyć. Weź to wyciągaj. Lej to, chłopie. Podejdę sobie nawet bliżej. Byleby tylko to zabić. Dziękuję. Kurwa, odrodziło się takie gówno.
Idziemy na audiencję. To komórka dowódcza formatora Betara. Gdzie jest zwierzchnik Tajak? A w dupie. To zasadzka pewnie. A pośród nich jeden, górując nad resztą, będzie im równy. Zwierzchnik Tajak, tak? Niebianie znają naszą mowę? Nie wiedziałem o tym. Na to, co na długo zniknęło w mroku, świat znów rzucił światło. Tak, potrafimy posługiwać się waszym językiem. I owszem, teraz mówią na mnie Tajak. To moja tożsamość, która jeszcze nie pozbyła się swoich korzeni. Czekałeś na mnie? Wezwałem cię, a ty się zjawiłeś. Dlaczego teraz? Dlaczego nie próbowałeś negocjować z ludźmi wcześniej? Zaimponowałeś nam, starając się zinfiltrować Kassandrę. Ktoś taki zasługuje na naszą uwagę. Ale dlaczego Magalan? Nie mogliście udać się gdzie indziej? O ile nie zaproponujesz alternatywnego, dogodnego środowiska życia, taka sugestia niewiele znaczy. Dlaczego napadliście teraz, a nie wcześniej? Dopiero niedawno ukończyliśmy główne poszukiwania. Bylibyśmy nieprzygotowani. Kto dał wam prawo niszczyć naszą planetę? Ta planeta należy tak samo do was, jak do nas, a my ją ulepszymy. Kim jesteście i skąd to diabła się tu wzięliście? Ziemia pod waszymi stopami skrywa naszą historię. Teraz jednak pamiętają o niej tylko nieliczni. Niczego mi nie wyjaśniłeś. Gadasz jakieś bzdury. Słyszysz słowa. Lecz twój ograniczony umysł nie dostrzega tkwiącej w nich prawdy. Po co mnie wezwałeś? Czego ode mnie chcesz? Zależało mi na spotkaniu z drugą ludzką anomalią. Jeśli ktokolwiek miałby nas zrozumieć, to jedynie ty. Że co, kurwa? Mógłbyś zadać 1000 innych pytań i całkowicie zaspokoiłbym twoją ciekawość. Mimo to nie zdołasz przyswoić sobie tej wiedzy, dopóki nie uzmysłowisz sobie fundamentalnej odpowiedzi na każde zagadnienie. Czyli? Kim jesteśmy? Skąd się wzięliśmy? Dokąd zmierzamy? Ile czasu nam zostało? To wszystko leży w gestii osobliwości. Oto źródło. Nasz Bóg. Elex i koniec nas wszystkich. Kolejne pieprzone zagadki. Jak tu cokolwiek pojąć, skoro twoje słowa rodzą następne pytania? Twoje myśli przypominają supeł, podczas gdy to takie proste. Pozwól, że ci to wytłumaczę i zacznę od samego początku. Najpierw było pożądanie. Wspólna obsesja na punkcie życia wiecznego. Poza nami żądzę tę odczuwał jednak ktoś jeszcze. Pewien uczony i wynalazca. Pracownik korporacji Nieskończone Niebiosa. Mówisz o Dokinsie? To on wymyślił przepis na nieśmiertelność. On odkrył osobliwość. Ciało niebieskie o odpowiednich warunkach laboratoryjnych. Oddalone o wiele lat świetlnych. Wspomniany wynalazca wysłał tam zespół naukowców, by stworzyli jego eliksir życia. Udało im się. Tak powstał Elex. Niestety wynalazca wciąż przebywał na Magalanie. Jeśli zamierzał przeżyć jeszcze 10
dziesięciolecia badań, jakiego czekały, musiał otrzymać pierwszą porcję eleksu. Tak oto kometa zwiastowała cud. Sprowadziła na świat eleks oraz kataklizm, który obrócił wszystko w perzynę. Dalszą część historii Magalana napisałeś sam. Właśnie coś takiego sobie wyobrażałem. Kalan nie był jedynym promem kosmicznym przysłanym w celu ocalenia ludzkości przed kometą. Istniał jeszcze jeden. Przewoził grupę naukowców. Nazywał się Cassandra. To właśnie wy, prawda? Naukowcy wysłani przez Dawkinsa na poszukiwania życia wiecznego. Kiedy pierwszy raz usłyszałem, jak o sobie mówicie, uznałem was za jakieś anioły. Myliłem się. Nie pochodzicie nawet z innej planety. Jesteście naukowcami, wysłanymi ku gwiazdom na niebezpieczną i niepewną misję, by odnaleźć samą istotę życia. Wszystko, co spotkało nasz świat przez ostatnie dwa stulecia, to wasza sprawka. Wy stworzyliście eleks i go tu sprowadziliście. Kiedyś nazywałem się Taylor. Jednak wszystkie lata metamorfoz i odnowy komórkowej zmieniły mnie w coś innego. Staliśmy się niebianami. Teraz zwoł mnie Tajak, strażnik Betary. Wraz ze swymi pobratymcami ulepszę Magalana. No to nieźle. Czyli to wszystko przez Dawkinsa. Nazywacie to ulepszeniem? Mimo że niszczycie wszystko i wszystkich, by stworzyć własny świat? Znamy na to inne słowo. Ludobójstwo. Ci, którzy okażą się godni, dostąpią transformacji. Pozostali będą zbyteczni. Jak się czułeś, kiedy wystrzelono was w niebo? Zyskaliśmy nieśmiertelność. Potrafimy dokonywać czynów, o jakich reszta ludzkości nawet nie śniła. Mimo to, drogo za to zapłaciliśmy. Po wiekach pracy nad eleksem, spędzonych w sąsiedztwie osobliwości, zaczęliśmy się przeobrażać. Doszliśmy jednak do jeszcze bardziej druzgocących wniosków. Osobliwość się poruszała. Najpierw zwolna, później coraz szybciej. Naszych przypuszczeń nie mogli negować nawet najbardziej zatwardziali sceptycy. Widzisz, eleks nie tylko powstał w pobliżu osobliwości. Wiele jego składników wzięło się z niej bezpośrednio. Czy to oznacza... Tak. Eleks stanowi część osobliwości i teraz ona pragnie znów go wchłonąć. To coś kieruje się tutaj? Ukradliście część jego istoty, a teraz zamierza ją odzyskać. Zjednoczyć się z Eleksem. Czy o to ci chodzi? Wreszcie to do ciebie dociera. Zaczynasz pojmować. Dlaczego to diabła mi o tym mówisz? Czego chcesz? Jesteś drugą ludzką anomalią. Replikantem stworzonym z DNA doktora Adama Charlesa Dawkinsa, znanego wśród niebian jako Deiz. Łączy was bezpośrednia więź. Spośród wszystkich ludzi ty z pewnością wiesz, gdzie przebywa. Otóż nie mam pojęcia, gdzie znajduje się Dawkins. Ale dlaczego tak wam na nim zależy? Ci z nas, którzy odlecieli promem kosmicznym Cassandra, zaryzykowali własnym życiem i przez dziesięciolecia musieli żyć w otwartej przestrzeni. Dawkins miał tylko jedno zadanie. Przygotować planetę na nasz powrót za pomocą pierwszej partii eleksu, jaką mu wysłaliśmy. Kiedy jednak w końcu otrzymaliśmy od niego wiadomość i znów się tu zjawiliśmy, cóż, pod naszą nieobecność wydarzyło się tu dużo złego.
Zgodnie z waszym planem Dawkins zapłaci, ponieważ nie dostosował planety do waszych potrzeb, tak? To chyba jednak nie wszystko. Pewnie nie rozumiecie, dlaczego wciąż opieram się waszej infekcji, prawda? Komputer Kassandry mi o tym powiedział. Moja nadludzka siła woli stanowi zagadkę, a do was dociera, że mogę być niebezpieczny. Co o tym sądzisz? Wiele dostrzegasz. Zamierzacie zabrać mnie do swojego laboratorium i rozczłonkować. Jasne. A ponieważ powstałem z DNA Dawkinsa, pewnie waszym zdaniem dysponuję tymi samymi umiejętnościami. Poprzez mnie pragniecie dowiedzieć się wszystkiego także o nim. Jako że chyba wszystko pojmujesz, nie ma potrzeby dalej zwlekać. Skoro nie pomożesz nam go odnaleźć, ta rozmowa dobiegła końca. Dawkins nie zdoła wiecznie się ukrywać. Tak, jasne. Jeszcze jedno. Dosyć pytań. Pora zbadać twoją anomalię. Pozostało niewiele czasu, nim zjawi się tu osobliwość. Musimy się przygotować. Zgłębiając twoją mutację oraz DNA, zaoszczędzimy wiele lat badań. Udaj się teraz do jednej z naszych komórek badawczych. I tak nie wygrasz walki z nowym Eleksem. Prędzej czy później staniesz się jednym z nas. Dlaczego tak bardzo chcecie mnie pokroić? Widać, że gówno wiecie. A nawet jak do tego dojdzie, to sam zdecyduję, co dalej. Nie wy! Dosyć! Należy natychmiast doprowadzić sprawę do końca. Najpierw musicie mnie zabić. Skoro trzeba. Trening mentalny. Trzeba było tu nie przyłazić! Pięknie. Gościu, ty jesteś w ogóle... Wiecie co, ja nie chciałabym, żeby... O kurwa, chłopie! Jezu, co ty masz? Kurwa! Jezu! Dobra, bo gościu tu widzę robi niezłą manianę. Wiecie co, bo ja nie chciałabym, żeby on mi wypadł. Stoi Dawkins. Świat upadł z powodu jego arogancji i chciwości. Zależało mu jedynie na przedłużeniu swojej żałosnej egzystencji. A teraz, kiedy prześladują go przyzwane przez niego duchy, zniknął. To się musi skończyć raz na zawsze. Mój dron go odnajdzie. Trzeba położyć kres jego planom. Prawdopodobieństwo przeżycia niebezpiecznie niskie. Kroni, przestań gadać bzdury. Co z Dawkinsem? Zdołasz go namierzyć? Odmowa. Dawkins poza zasięgiem czujnika. Zachowaj czujność. Najwyższy czas wyśledzić tego skurwiela. W gotowości. To fajnie, nie? Dobra, słabość psychiczna, zdrajca. To musimy poczekać na znalezienie go. To co, może byśmy w międzyczasie... Chociaż nie wiem, czy jest sens, może po prostu zakończymy sobie odcinek na tym. Cenne przedmioty szczura. Moment, bo ja bym jeszcze zobaczyła sobie tak, bo ta słabość psychiczna, to mamy te potwory. Mutanty w Karakis. To jest tutaj i to jest tutaj. Rozgromione wojska z Ignadonu. To jest tutaj i mutanci w Karaki. Boże, nie w Karakis. I więcej mutantów w Mararkorze. To jest stricte Mararkor, prawda? No jak najbardziej. I nie tylko, bo też tutaj. Okej. Okay. I tutaj jest teleporter też obok nich. Gdzieś niedaleko. Falk jest gdzieś tu. No kuźwa.
to trzeba zająć się tym kiedy indziej. Możemy tutaj coś porobić. Gdzie jest drab? Pewnie siedzi w Thompson Town. Jak najbardziej. Tu akurat skorzystam. Czemu nie mogę się tutaj teleportować? Cholera, co się ze mną dzieje? Nie. Cholera, co się ze mną dzieje? Nie. Tylko nie teraz. O kurczę, kaccenka. Chciałam się teleportować, a tu się nie da. Co się ze mną dzieje? Chyba zaczynam rozwijać zdolność kontrolowania tego stanu. Staję się jednością z mrocznym Eleksem i jego właściwościami. Tego obawiali się niebianie. Dokińcie, znajdę cię i to zakończę. Kurczę. Wardych zawsze działał w obawie przed tym, co z nim będzie, jak odstawi Eleks. Trudno w to uwierzyć, jeśli widziało się go kiedyś w roli dowódcy odpowiedzialnego za Lodowy Pałac. Okej, okay, czyli co, jesteśmy odporni, można powiedzieć? Nie wiem. Dowódco. Dawkins namierzony w pobliżu formatora Deltara. Szlak by to! Niebianie dopadli go pierwsi. Nie wiem, co planują z nim zrobić w Deltarze, ale chyba nie wyjdziemy na tym za dobrze. Zaleca się natychmiastową interwencję. Ryzyko poważnego wzrostu zagrożenia 98,6%. Co racja, to racja. Musimy wyciągnąć tamtąd Dawkinsa, zanim wyśpiewa wszystko niebianom. Potwierdzam. No to ruszamy. Widzę, że Cyklop aż dostał laga mózgu. Zdrajca. A, bo ty mnie teraz atakujesz. Do czasu. Ale co wyszłoby na to, że on nie jest w Deltarze? On jest pod Deltarą, on jest w miejscu, gdzie my zaczęliśmy grę. Czyli teraz możemy go tutaj dopiero znaleźć. Siedzi pizda na dole. W końcu. Myślałem, że już nigdy cię nie znajdę. Jax, jesteś. Przybywasz mnie uratować? Szczerze mówiąc, to jeszcze nie wiem, co z tobą zrobię. Czy poderżnę ci gardło teraz, czy po tym, jak wyjaśnisz mi kilka spraw? Rozumiem. Czyli rozmawiałeś z niebianami. Naprawdę zamierzałeś strzec tej tajemnicy po wsze czasy? Nie, ale miałem nadzieję wszystko ci wytłumaczyć,
zanim zrobili to za mnie najeźdźcy. Okazji ci nie brakowało. Gdyby sprawy potoczyły się inaczej, pewnie zabrałbyś sekret do grobu. Może i racja, ale chyba powinniśmy stąd uciekać, zanim... Ty nigdzie nie pójdziesz. Najpierw opowiesz mi o wszystkim, co zrobiłeś mnie i ludzkości. Najwyraźniej to dla mnie jedyne wyjście. W porządku. Pomówmy o tym, skoro sobie tego życzysz. Dobra. Czyli wychodzi na to, że Kassandra to była nazwa rakiety przed wybuchem komety, a później nazwali ją Kalanem. Tak? Chyba dobrze rozumiem. Kiedy się połapałeś, że w stronę Magalana zmierza kometa? Jeszcze przed, czy już po tym, jak postanowiłeś żyć wiecznie? Nie zaczęło się od komety. Po raz pierwszy dostrzegłem ją jeszcze 5 lat przed tym, jak w nas uderzyła. Mimo to lata wcześniej, jeszcze jako młodzieniec, zauważyłem na niebie dużo istotniejsze zjawisko. Osobliwość. Wszelkie moje analizy, eksperymenty, obliczenia, wszystko świadczyło o niesamowitej naturze mojego odkrycia. To była odpowiedź na wszystkie pytania dręczące rodzaj ludzki od zarania dziejów, a nawet więcej. Dużo więcej. Wówczas brakowało mi jednak zasobów, by w pełni pojąć jej naturę. Aż po latach, kiedy założono nieskończone niebiosa, zyskałem wreszcie szansę. Niewyczerpane środki. Wszystko, czego potrzebowałem, a jednak wciąż nie potrafiłem do końca zrozumieć tego, co widziałem. Zjawisko zdawało się wywracać do góry nogami wszelkie prawa fizyki i natury. Wyniki badań i wnioski wyciągnięte z obserwacji zachowań osobliwości przyniosły mi sławę i uznanie w całym świecie nauki. Nawet wtedy, gdy koleżeństwo próbowało mnie piętnować, nie rezygnowałem z dalszych prób, chociaż wkrótce osiągnąłem kres możliwości poznawczych. Jak stworzyłeś Elex? Nie zrobiłem tego. On istniał przez cały czas, wewnątrz osobliwości, stanowi jej część. Należało go tylko zmodyfikować i przystosować do użycia przez ludzi. Wówczas już nazbyt się zestarzałem. Wisiało nade mną coraz wyraźniejsze widmo śmierci. Zdałem sobie sprawę, że raczej nigdy nie zbiorę żniw mojej ciężkiej pracy, jeśli nie będziesz żyć wiecznie. Tak. Nawet wtedy osobliwość pomogła mi osiągnąć cel. Na Magalanie było to jednak wykluczone. Musiałem się wzbić w przestworza do samej osobliwości. Tylko tam panowały odpowiednie warunki. Mimo to podróż trwałaby zdecydowanie zbyt długo. Dlatego szukałem szybszego sposobu. Posłużyłem się technologią, którą sam widziałeś. Majaczyła na niebie od lat, od czasów wojny z Albami. Mówisz o dziwnym pierścieniu ukształtowanym przez hybrydę? Dokładnie. To sztuczny tunel czasoprzestrzenny, portal między światami. Wyekspediowałem nim grupę naukowców. Wrócili ponad 160 lat później, jako wysoko rozwinięte i nieśmiertelne istoty. Jak pierwszy Elex znalazł się na komecie? Kiedy moi naukowcy dotarli już do osobliwości na pokładzie Kassandry, musieli się śpieszyć. Szybko odnieśli pierwszy sukces. Wysłali do nas niebieski Elex przy użyciu rakiety. Wkrótce po jej wystrzeleniu okazało się jednak, że nigdy tu nie doleci.
Popełnili fatalny błąd w obliczeniach, którego nijak nie mogli naprawić. Mimo to rakieta była w stanie dotrzeć do komety pędzącej w naszym kierunku. Co za tym idzie, naprowadzili jedną na drugą, a kiedy wreszcie Elex trafił na Magellana, przystąpiłem do pracy. To znaczy, usiłowałeś przedłużyć własną, żałosną egzystencję kosztem życia milionów osób. Tak, przyznaję, wydarzyła się tragedia. Dlaczego nie wszedłeś tam sam? Dlaczego wykorzystałeś do tego innych? Z powodu komety. Owa skała, pędząca z olbrzymią, niszczycielską prędkością, miała wkrótce obrócić nasz świat w niwecz. Gdybym im towarzyszył, zamiast na Magellana wrócilibyśmy na kupkę gruzu. Bałem się tego. Przecież i tak doszło do katastrofy. Nie zapobiegłeś zderzeniu. Mimo że zostałeś, niczego to nie zmieniło. Problem nie leżał w tym, czy kometa trafi w Magellana. Chodziło o to, czy ludzkość w ogóle przetrwa. Mogłeś ocalić naszą planetę. Wpłynąć na trajektorię lotu komety przy użyciu promu kosmicznego. Próbowałem. Projekty takie jak Cassandra i Kalan są moim dziełem. Niestety, kiedy wybucha panika, niewielu ludzi potrafi współpracować na rzecz wspólnego dobra. Okej, czyli Cassandra i Kalan to są jednak dwie różne rzeczy. Jak zdołałeś przemycić naukowców na pokład Cassandry, nie wzbudzając niczyich podejrzeń? Z początku nikt nie słyszał o żadnej komecie czy promie kosmicznym. Oczywiście, kiedy wszystko stało się już jasne, musiałem udostępnić badania reszcie świata. Mogły one ocalić mnóstwo istnień. Niewykluczone nawet, że wszystkie. Mimo to Cassandra miała być moim projektem. Realizowałem go w ukryciu. Zależało mi, by nie podzielił losu Kalana. Ludzie tylko się kłócili i nawzajem obarczali winą za błędy. Nie zamierzałem dopuścić, by to samo spotkało Cassandrę. I tyle. Pozbyłeś się zatem każdego, kto mógł się wygadać, tak? To były ciężkie czasy. Wcale się tym nie szczycę. Twoi naukowcy, czy kimkolwiek się teraz stali, wyrażali się o osobliwości jak o bóstwie. Niesłusznie. Ona dostarczy nam odpowiedzi na pytania, których nikt, włącznie ze mną, nigdy by nie rozstrzygnął. Nawet przez dziesiątki tysięcy lat. Jest źródłem wiecznego życia. Tworzy nowe istoty z niczego. Decyduje o losie każdego z nas. Zwierzchnik Tajak twierdzi, że porusza się w naszym kierunku i może uderzyć w nas lada chwila. A jeśli rzeczywiście mówisz prawdę, nie chodzi o byle jakie ciało niebieskie. Osobliwość zniszczy nas wszystkich. Nie jest więc najczystszą formą świętości? Przestań mi tu pierdolić! Jak ją zatrzymać, geniuszu? Niebianie podążają drogą, którą im wskazała od samego początku. Jej plan motywuje ich do działania. Stanowi dla nich sens istnienia. To dlatego każdego, kto im przeszkodzi, czeka zagłada. Czyżby? Co to za plan? Wszystko w swoim czasie, Jax. Najpierw musimy przeżyć tę wojnę, zanim przyszykujemy się do kolejnej. A co z replikacją DNA? Dlaczego wszczepiłeś mi swoje geny? Od lat starałem się przygotować planetę na wizytę niebian. Stąd wzięli się przecież Albowie i ich dyrektywa. I przez pewien czas to działało. Ale kiedy Albowie wznieśli pierwszy konwerter na ziemiach wolnych ludzi, wszystko się zmieniło. Hybryda, to czego częścią niegdyś byłem,
przeczuwał narastający wśród Albów niepokój. Zaczęli pojawiać się sceptycy, a nawet sabotażyści, zwłaszcza w szeregach techników. W końcu powstał wrogi odłam, separatyści. Nie dało się tego uniknąć. Aż nagle znalazłeś się ty, niezwykle skuteczny i pewny siebie dowódca. Już wtedy twój hart ducha budził niemały podziw. Przeprowadziłem replikację własnego DNA z tym pochodzącym od Alba o możliwie największej potędze umysłu, aby chronić siebie i moją spuściznę. Czyniłem to celem zabezpieczenia. Pobyt w kapsule hybrydy sprawił, że nieosiągalne stały się dla mnie tak przyjemne aktywności jak prokreacja. To wyjaśniałoby twoje zainteresowanie moim synem. Już nigdy się do niego nie zbliżysz. Dopilnuję tego. Replikacja tylko wzmocniła twoją siłę woli. Jako jedyny oparłeś się promocji na Eleksetora. Nawet implantacja chipu sterującego odniosła niewielki skutek. Właśnie dlatego to ty zostałeś współzałożycielem i zwierzchnikiem szóstej siły. Prócz ciebie prawdopodobnie nikt nie zdoła powstrzymać niebian. Skąd bierze się ta niezrównana siła woli? Co takiego mi zrobiłeś, że nawet niebianie nie potrafią tego pojąć? Dary pozwalające przezwyciężyć wpływy Leksu zakorzenione są w sekwencji genetycznej jednostki. Między innymi zalicza się do nich hart ducha. Istnieją też inne, takie jak nadludzka kreatywność czy wyobraźnia. Albo niesamowity zmysł strategiczny, czy uzdolnienia matematyczne. Żadne z nas zwyczajne ludzkie anomalie, jak chcieliby nam wmówić niebianie. Jesteśmy prawdziwymi inkarnacjami Eleksu, przyjacielu. Nasze niezwykłe talenty zapewniają nam moc kształtowania zarówno siebie, jak i świata. Na co nam szósta siła? Po co tyle starań? Niebianie pragną zniszczyć naszą planetę, a mnie brakuje już energii, by ich powstrzymać. Przestałem być jednym z nich. Stałem się ich wrogiem. Trudno mi ich winić za to, że chcą cię zabić. Tyle misternych planów, tyle wysiłku przez te wszystkie lata. Oto cena wiecznego życia. Teraz przyszła pora, bym ją zapłacił. Nie tylko ty, skurwielu. Jesteś najzwyklejszym mordercą. Być może, ale niebianidy są dużo gorsze. Pomyśl tylko o samej skali tego, co wyprawiają. A co z konwerterami, które wydobywały z ludzi Elex? Czego ty w ogóle chcesz, Jax? Sprawiedliwości? Pokoju na świecie? Wszystko blednie w porównaniu ze spotkaniem z Bogiem i darem wiecznego życia. Bez przerwy mnie okłamywałeś i mną manipulowałeś. Mam dość. Super żołnierz, którego stworzyłeś do własnych celów, właśnie cię opuścił. Nie musimy załatwiać tego siłą, Jax. Ależ owszem, inaczej nigdy nie zaznam wolności. Skoro tego właśnie pragniesz, dobrze. Nie poddam się jednak bez walki. Jeżeli zwyciężę, obiecuję uszanować to, co po sobie zostawisz. Twój trud nie pójdzie na marne. Wystarczy tego gadania. Połóżmy temu kres. Jak sobie życzysz. Duży błąd! No i co ty mi niby zrobisz, koleś? Dobra, troszeczkę silniejszy jest i co? O Jezu, ale fikoła strzelił.
Adam, ty mnie tak wkurwiasz od samego początku. Sru! No po tej katcence widać, że powinniśmy być berserkiem. Teleportował się. Jax, dzięki ci bardzo za to. Cholera. Ach, cholera. A to sukinsyn. Nieważne. Muszę iść dalej. Inaczej nie będzie nawet o co walczyć. Poziom ryzyka krytyczny. Zaleca się ucieczkę. Gościu, daj mi żyć. No i co? I wychodzi, że to na razie jest na tyle. Tu się znowu skalny smok zrespił, już tu biegałam. Dobra, moi drodzy, wydaje mi się, że zakończymy sobie odcinek w tym miejscu. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, zachęcam was do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. Ja lecę montować dla was ten odcinek. Trzymajcie się i cześć. Wyczekujcie na nowe filmy.